Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo, no i do omówienia całości Halo Warsu pozostał nam tylko tryb Blitz. Niestety zalicza się on do trybów sieciowych, które nie chodzą po premierze najlepiej. Mimo wszystko zdecydowałem się znaleźć jakieś meczyki, w które damy sobie radę pograć. No i zobaczymy, jak wyjdzie nam tym razem. Gram tutaj Atrioxem, mamy podstawowe dwa oddziały trepów i Brutala. Po jednym Brutalu w każdym, jednostkę przeciwpojazdową łowców oraz elitarnych. Elitarny to jest odpowiednik snajperów u kowenantów, u wygnańców. No i to jest tryb Blitz. Mamy różnego rodzaju jednostki przyzywane kartami. Czterech graczy jest w tej chwili na mapie. No i walczymy o punkty, o przejęcie mapy. Teraz spróbujemy ich tam zagiąć trochę, wywalniemy im, odetniemy drogę minami. Ale już widzę, że to się za bardzo nie uda. Walczymy w tej chwili o ten punkt. Nasz kumpel przejął gdzieś tam na dole cały punkt C. Więc mamy małą przewagę, punkty nabijają się nam. Coś tu się cały czas dzieje. No i warto pomóc w walce o B. Jeżeli zajmiemy się B, to gdzieś tam w tle będą się nabijać nam punkciki. No widzimy tutaj, jak przyzywają pojazdy. Mam na szczęście hunterów, którzy się zajmą tutaj czołgiem. Dlatego nie powinienem zbyt długo podciągnąć. No i zwracam uwagę na moją wieżyczkę gdzieś tam wyżej. To jest bardzo dobre miejsce na mapie znanej z bety, żeby właśnie wrzucać jednostki atakujące dystansowo. No ale tutaj walczymy cały czas o punkt A. Jeżeli tylko uda się zrobić, żeby był sporny, to przeciwnicy go nie dostaną. No i zajęliśmy go znowu. Nie warto ich tam ścigać i się wdawać w walki, skoro cały czas nabijał nam się punkt, więc spróbujemy tutaj ocalić część naszych wojsk. No i staramy się ogólnie, żeby nie utracić punktów na rzecz przeciwników. Przyzwaliśmy sobie dodatkową jednostkę. Ten kroczące dziwadło to jest odpowiednik pojazdów przeciwlotniczych. No i walka ze Spartaninem. A tu już chyba możemy mu trochę spróbować nakopać. O, wyciągnęliśmy go poza okrąg. Zajęliśmy. No i teraz, jeżeli będzie z nami walczył, to będzie on to tylko sporne, nie będzie jego. Widzę, posiłki są, tak więc przyzwiemy sobie może czołg i spróbujemy z nim powalczyć o ten punkt, bo gdzieś tam w tle cały czas nam się nabija punkty za dwa poprzednie. O, wyszedł, także możemy tutaj sobie zająć. No i w międzyczasie damy osłonę, jakieś dodatkowe jednostki, wszystko tylko po to, żeby utrzymać jak najdłużej ten punkt, bo widzimy, że mamy całkiem niezłą dominację na polu bitwy. Tutaj rzucili wszystko do walki o punkt A, no ale widzę, że nie bardzo się dostaną gdzieś tam na dół. Podrzucimy sobie jednostki, które mają nas tutaj utrzymać jak najdłużej w walce. Na tyły wrogów wrzucimy trepów samobójców, nie udało się. Ale to byłaby dobra zagrywka. No, wybrańca Atrioxa, to jest bardzo fajne. Takie coś w stylu jednostki bohaterskiej, odpowiednik Spartan. No i jeżeli widzicie, wystarczy, że tutaj sobie przejmę ten niechciany przez nikogo punkcik i dobijemy trzy jednostki do końca i jest wygrana praktycznie do zera. Zdarzają się takie rozgrywki, chociaż nie zawsze się cieszę w tej chwili, że w ogóle udało się dograć do końca. Dostajemy kolejne tutaj punkty na naszej drodze w karierze. No i od razu kolejna runda, żeby tutaj nie przedłużać. Zajmujemy wszystkie punkty, znowu bardzo sprawnie. Spróbujemy użyć tych min jakoś sensownie tym razem. Tak więc zaminujemy to wejście, pójdziemy gdzieś tam na dół i spróbujemy oskrzydlić przeciwników, którzy walczą z naszym kompanem. Obaj tutaj widzimy, że się starają. Położyliśmy wieżyczkę, żeby nam zapewniło jakieś wsparcie. No i przeciwnicy tutaj przejęli tę strefę walki. Coś idzie, widzę, tam na górę, ale skupmy się może teraz tutaj. Wystarczy odpowiednio rozdzielić tutaj jednostki nasze. Wy, łowcy, atakujcie to dziadostwo. Reszta niech piechotą się zajmie. No i wystarczy chwilę się powalczyć. No, staramy się teraz, żeby nie zajęli drugiego punktu. Zajęli drugi punkt, super. Dobra, mamy jednostki latające, przyzwiemy sobie tutaj to cudo. Ty atakuj to. Jednostka przeciwlotnicza, bardzo dobrze. A pojazdy rozwalimy jeszcze aktywnym łowcą. To prawdopodobnie będziemy mieli, dostaniemy po tyłku, ale tam cały czas z dołu mapy, przypominam, że atakuje nasza wieżyczka, która się jakoś tutaj utrzyma. No i co, palniemy sobie czołg. Czołg to jest zawsze dobry pomysł. Czołgi są dobre na pojazdy i na piechotę. Dowalcie może tym. No i będziemy chyba ciułać na jakieś fajniejsze jednostki, bo tu nic się za bardzo nie pojawia. Dobra, jest tutaj
wsparcie naszego kolegi, tak więc ten punkt prawdopodobnie przyjmiemy. Ja się już tutaj po cichutku wycofuję, tam przy Cesie chyba nic nie dzieje, mam jedną, jedyną jednostkę, więc próbujemy może coś nią ugrać. Szybkie takie przejęcie, no i znowu zaczną nam punkty lecieć. Generalnie to jest bardzo szybki, dynamiczny tryb, gdzie warto jednak trzymać przy życiu swoje jednostki. Widzicie, teraz mam dwie, całkiem niezłe. No i zbierać przede wszystkim zrzuty tych punkcików, tych atomików, czy co to tam jest, energii jądrowej. Dobra, teraz zastosowanie odpowiednika kodiaków, każe mu się rozstawić tutaj, no i klasyczne zagranie na środku mapy z danej zbety. Czyli ostrzeliwanie przeciwników z dogodnej pozycji. O, zobaczcie, jak zabawnie oni idą tam atakować mojego kompana, mojego tutaj moje jednostki, a my za ten czas przejmujemy punkt. Oni tam się leją, nie wiadomo o co, a tu cały czas punkty lecą. No, trzeba wiedzieć mniej więcej, jak tutaj ogarnąć. Pewnie mi go dorżną tutaj, dałem osłonę, żeby wytrzymał jak najdłużej. No i bądźmy chamcy, rzucimy minami prosto w twarz. A macie. Nie, nie ruszysz się, na pewno to się tak nie skończy. Bach, jest. Dobre użycie min, w końcu się udało. Kolejne tutaj będzie starcie, może coś... Jest! Jest, kompan doszedł do fajniejszej jednostki. Czyli widzimy tutaj skaraba. On tam ich zajmie walką, a my spróbujemy jakkolwiek położyć łapy na tym tutaj punkciku, żeby ta walka na środku nie przełożyła się na zdobywanie punktów przez przeciwników. Widzimy tutaj, co się ogólnie dzieje z... Growth. Nie, niestety niemiłosiernie jest to widać. Ja postanowiłem jednak zamieścić zarówno to, jak i poprzedni film w ramach no, pokazania, zapisania na przyszłość tego, co się działo tutaj po premierze. No i macie tego świadectwo. Są plany, żeby zrobić to kiedyś, jak wrócić, jak twórcy to poprawią. No i to będzie generalnie dobry pomysł, ale w tej chwili widzimy, co się dzieje, aczkolwiek udaje się coraz częściej zagrać cały mecz. No i myślę, że tu już nie ma o czym gadać, mamy całą mapę pod kontrolą i możemy się spodziewać ładnego zwycięstwa. Jest! No i tak jak mówię, odpowiedni dobór jednostek. Miałem w tej chwili Atrioxa i talia bazowała na bardzo zróżnicowanych kartach, jeżeli chodzi o ich koszt, oraz na specjalnych jednostkach tego dowódcy. No widzieliście tylko tego jego wataszkę. No i oczywiście dostajemy pakiety. Nic ciekawego. No, ciekawostki takie małe. To jest coś nowego. Czyli co, lepsza widoczność. Pewnie dobrze to zastosować razem z kodiakami. No i wybraniec, jednostka, jak to się mówi, bohaterska. Teraz dziękuję wam bardzo za uwagę. To był tryb Blitz, bardzo szybki film, a w międzyczasie zagraliśmy dwa mecze. Było bardzo fajnie. Widzimy się w następnych filmach serii Halo. I na razie to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o filmy typowo prezentacyjne. Pamiętajcie o Let's Play na kanale. No i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.